Witam. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak nie dać się oszukać przy remoncie silnika 3-litrowego M57 i w sumie generalnie każdego silnika. Mamy tutaj wóz, jest po dwóch wymianach w sumie oleju od kapitalnego remontu, faktury nam bardzo grube kwoty. No i już przechodzimy do tutaj mniej przyjemnych rzeczy. Przy wymianie oleju postanowiliśmy tutaj właścicielowi zweryfikować pracę poprzedników. Najlepiej to będzie widać, jak nam to wyschnie. Ale zobaczcie, jak tutaj się pięknie nam świeci złoty kolorek. Także myślę, że coś generalnie poszło nie tak. A silnik M57 nie za bardzo lubi kompromisy. Jeżeli się nie zrobi wszystkiego zgodnie ze sztuką, no to się to na pewno zemści. Już nie wspominam o wyciekach z pokrywy zaworów. Tutaj ze skrzyni rozdzielczej też jest jakiś wyciek, tak jakieś szczegóły. Gdzieś tam stworzeń stuka, puka. Widać, turbosprężarki też generalnie nie zostały ruszone. Wszystko zostało przykręcone tak jak było. Także no, autko ma na tą chwilę tam lekko ponad chyba 10 tysięcy km przejechane od tego remontu. Ale nie wróżę tutaj długiej kariery, jeżeli chodzi o tą jednostkę napędową. No bo niestety to się zemści, jak tu już jest tyle opiłków złotych, to albo po prostu ten silnik już się przyciera, bo po prostu są to opiłki z poprzedniego remontu. Jeżeli nie zostanie wyczyszczona, nie da rady wyczyścić chłodniczki, trzeba ją wymienić na nową. Nie ma takiej opcji, żeby zostało wyczyszczone. Turbosprężarki też generalnie trzeba by wymienić, albo przynajmniej jest regeneracja dać. No my akurat nie robimy regeneracji, bo to naprawdę znaleźć kogoś, kto zrobi to konkretnie, graniczy z cudem, a jak już ktoś robi to konkretnie, no to ma terminy na 3-4 miesiące do przodu, a nie zawsze klient po prostu może na to czekać. O, widzimy, tam się leje z tego silniczka. No, M57 nie ma tu żadnych kompromisów, żeby to zrobić dobrze, no to trzeba naprawdę zainwestować spore pieniądze. Można to zrobić o połowę taniej. No i efekt będzie na krótką metę niestety, co nie? Zobaczcie, jak to wszystko niby nowy, kurczę, świeży wóz. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie antykorozyjne, to nie wiem, na niektóre rynki było ładnie wszystko zabezpieczane, a na niektóre, zobaczcie, tutaj kiedyś to będzie podkręcić, to będzie dramat. Wszędzie trzeba będzie podchodzić spalnikiem i to grzać, także no ogólnie masakra. Fajny wóz, bardzo fajnie się tym jeździ, komfort jazdy jest spoko. Tutaj nie wiem, czy gdzieś mu się tu uszczelniać, kurczę, nie lał, bo jakiś taki oblepiony ten dyferek. Micha jeszcze oryginalna, także olej skrzyni też, kurczę, raczej nie był tutaj wymieniony, bądź był wymieniony w ASO, co wątpię. No nic, no informujemy właściciela. Mieliśmy w sumie generalnie zrobić, o, tutaj nawahaczek spękany. Stworzeń tutaj gdzieś też był zaznaczony. Informujemy właściciela o stanie, o, w turbo z interkulerze też dosyć sporo pewnie oleju, jak tu jest tak zatłuszczone. Informujemy właściciela, mamy tam jakieś inne rzeczy robić, no ale u nas generalnie wygląda tak, że no muszą być właściciele pojazdów świadomi i wolimy po prostu poinformować wcześniej, żeby ktoś sobie podjął decyzję. Nie każdym właścicielom to się podoba, czasami niektórzy myślą, że chcemy naciągnąć. Generalnie tak to nie wygląda, wolimy uświadomić, żeby klient był poinformowany o stanie faktycznym po prostu pojazdu i podjął sobie decyzję sam, no nie namawiamy do niczego. Wydaje mi się, że to jest słuszne podejście, niż po prostu zrobić na hama swoją robotę i zamknąć oczy, udać, że innej rzeczy się nie zauważyło, co nie? Także mieliśmy tutaj robić dynamiczną wymianę oleju w skrzyni, ale tak naprawdę czekamy na decyzję, no bo nie wiem, co tutaj właściciel zadecyduje i no i tak uważam, że byłoby to troszeczkę nie fair z naszej strony, jakbyśmy zrobili serwis układu na przykład napędowego, a nie poinformowali o tym, co dzieje się we filtrze oleju, to nie? Dajcie znać, co sądzicie w komentarzach o takim podejściu, czy po prostu z chęci zysku robić swoje i innych rzeczy nie zauważać. O, tutaj jeszcze blaszek brakuje od tarcz. Blaszki też, konstrukcja na takie malutkie nity, przeważnie to odpada. Zamiennik jest już, kurczę, czasami dużo lepszy, bo już ma to z jednej całości, nie do wszystkich modeli występuje. Także no niestety, tak to wygląda. Czekamy na decyzję właściciela, najlepiej jakby przyjechał, obejrzał i podejmiemy po prostu wspólną decyzję, czy będzie sobie gdzieś wracał do firmy, w której remont został wykonany, czy będzie po prostu jeździł, dopóki ten silnik się nie zatrzyma, a no z opiłkami w układzie olejowym niestety długo to nie pojeździ, także sobie pytanie też, czy był osiowany blok, bowiem 57 niestety po zatarciu zawsze, po zatarciu nawet czasami się stopy główne odkręci,
i już osiowość ucieknie. Jeszcze przy przegrzaniu silnika to już kurczę w ogóle. Długi blok, aluminiowa konstrukcja i no nie ma tutaj kompromisów. Także polecamy dbać o profilaktykę. Tutaj mamy G30, czyścimy układ dolotowy, akurat tutaj się udało wcześniej zareagować. 130 tysięcy, przyświecławek. No dość sporo jest tego nagaru, na szczęście kolektor jeszcze udało się uratować. Także kwestia wytłuszczenia i będzie to jeździło. Tutaj mamy w X-ie poskładane łożysko, regeneracja skrzyni VTG. Zalany olej po 1000 km pan wróci do nas na wymianę. Wyczyszczony oczywiście dolot, ponad 200 tysięcy pierwsza wymiana. Fajna pierwsza konstrukcja, bo można było wymienić w niej klapy. I kruciec pod kolektorem ssącym. I tutaj mamy już też, a akurat jeszcze dopiero się będę za to zabierał, X3. No i tutaj niestety autko dopiero do nas trafiło. Zdiagnozowaliśmy usterkę z wycieku czujnika temperatury ciśnienia paliwa. Także kwestia tylko wymiana wiązki elektrycznej, bo ta wiązka jest już zalana. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak daleko jest po prostu paliwo. Blachy kotwiczne, jakiś taki drobny serwisik. Także jeżeli wcześniej zareagujecie, jeżeli wcześniej po prostu ktoś podejdzie profesjonalnie do sprawy i wam to zdiagnozuje, oceni stan faktyczny wozu, to naprawdę jesteście w stanie zaoszczędzić dużo pieniędzy. No i cieszyć się po prostu jazdą dłuższy czas, a nie później narzekać, że po prostu BMW robi słabe konstrukcje. Wszystkie nowoczesne konstrukcje są tak robione, każdy ma swoje słabe strony, no i niestety trzeba mieć to na uwadze. Oj, tu jeszcze kierunkowskazu nie ma. Jakieś takie drobne rzeczy tutaj poinformujemy. No i co? I działamy. Obserwujcie, a na pewno nie pożałujecie. Dowiecie się kilka ciekawych rzeczy. Jeżeli macie BM-ki, na pewno wam to pomoże w dalszej eksploatacji. Jeżeli nawet nie przyjdzie do nas, no to na pewno jak ktoś inny wam będzie serwisował, to już będziecie mogli zadać kilka pytań i będziecie w stanie stwierdzić, czy ktoś ma pojęcie o tym, co robi. Bądź po prostu zlecić, żeby wam zrobili zdjęcie takiego czujnika temperatury, żeby sprawdzili wam kolektor. I wtedy sami podejmujecie decyzję, czy sprzedajecie wóz dalej, czy po prostu serwisujecie, inwestujecie i jeździcie następne tysiące kilometrów. Także nic, bierzemy się do pracy. Pozdrawiam wszystkich.